No i stało się. W końcu doszliśmy do tego momentu, że nagramy kilka odcinków z Białegostoku. Zobaczymy, czy się spodobają. Chcemy wam pokazać nasze miasto. Pokazaliśmy wam już bardzo dużą część świata. A nie ma ani jednego odcinka z naszego miasta, które jest najlepsze w Polsce. Więc dzisiaj ruszamy z pierwszym odcinkiem. Pokażemy wam, że Białystok jest stolicą murali. Pokażemy wam, ile tego jest. I tu pytanie do was. Ile jest murali w Białymstoku? Ciekawe, czy białostoczanie to wiedzą. Ile jest murali w Białymstoku? Myślę, że 10, może 15. Tak bym stawiała. Ile jest murali w Białymstoku? Nie mam pojęcia, znam tylko jeden. Tylko jeden? Na Piłsudskiego. Pewnie dziewczynka z konewką. Tak jest. Panie, ile jest murali w Białymstoku? 10, 15, powiedzmy. A ty? Około 15. Coś koło 15. Ile jest murali w Białymstoku? Ponad 30. Też mi się tak wydaje. Myślę, że to jest dobra liczba. Ponad 30. Ile jest murali w Białymstoku? No wydaje mi się, że więcej niż 35. Na pewno więcej. 50 może? Też około 50. Ile jest nas murali? Aha. Okej, okay, ja tak głośno sobie liczę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ja myślę, że tak z 10 to się znajdzie. To jest takie te małe, które niedawno powstały. Pamiętam autora, ale tak no bym liczyła. 10. Tak strzelam, że 10. Definitywnie. Może nawet więcej. Dobra, strzelam, że 10. No, nie wiem, no dobra. Dziękuję bardzo. Spoko. Wiemy, co białostoczanie myślą. Ile ich jest? Policzmy sami. Wiecie, jaki teraz mural będzie? O jednym, jedynym królu Podlasia i Białegostoku. Od 2015 roku mamy też mural znanego artysty Francesco Camillo Giorgino, znanego bardziej jako Millo.
jesteśmy chyba przy muralu, który zna każdy białostoczanin. Większość ludzi z Polski kojarzy Białystok przez właśnie ten mural, którym jest dziewczynka z konewką. Ten mural jest też o tyle ciekawy, że z każdą porą roku wygląda trochę inaczej przez to drzewo za mną, które gubi liście, żółkną, pąki nowe się robią, więc zawsze wygląda inaczej. Jak widzicie, mamy nawet murale, które są starsze ode mnie. Ostatni, który chcę wam pokazać, najnowszy w Białymstoku, jest dosłownie od kilku dni. Mural, który jak dla mnie jest mega, mega sztosem. Up to date, dzięki za to, zajebista inicjatywa, fajny pomysł. Podoba i będziemy czuć to, że wy chcecie to oglądać, nagramy wam całą serię z Białegostoku, pokażemy wam fajne miejsca, co możecie robić ze swoimi dzieciakami, z bratem, siostrą, czy po prostu sami, gdzie zabrać dziewczynę albo chłopaka na randkę i co tu jest ciekawego w naszym mieście, najlepszym w całej Polsce. No i oczywiście dajcie znać mi w komentarzach, czy się podobał ten odcinek, jak tak to łapka w górę, jak nie no to w dół. I co, widzimy się w następnym filmiku.